Słuchajcie, lecimy dalej. Pamiętacie ostatnio, nie będę wam przypominał, bo to jest taki już długi cykl tych poradników, a ktoś mnie zapytał ze znajomych ostatnio, a co to jest na tym rysunku pianino? Takie klawisze jakby, dobra? Ja tam na muzyce się nie znam, to żadne pianino. Ale tego gościa skądś znam, słuchajcie, a wy go nie znacie, ale pamiętajcie, że w razie czego staram się dla was i ten gość też się stara, może by warto chociaż sprawdzić warunki na moim profilu w serwisie Patronite, czy warto wesprzeć. O Boże, to nie reklama, a ja gadam o Patronite. Przepraszam, już przechodzimy do tematu. Sorki, żarty mi we łbie ciągle. Uruchamiamy naszego ukochanego MK Klipsika, chciałem powiedzieć Eklipsik. O Boże, zobaczcie, kurde mać. A co to? Jeszcze przed chwilą, w poprzednim odcinku robiliśmy na wersji 1.23, a tu już mnie ktoś za plecami ją zupgrade'ował? O co tu chodzi? Kurde mać. To tak mi się nie podoba, ale słuchajcie, skoro mówią, że zupgrade'owali, no to nie działamy na starym szrocie, tylko na nowszym. Zobaczymy, co tu przy okazji jest. O, added format code option. O kurde, formatowanie kodu, jakby ktoś dodał. Zobaczymy. No to lecimy dalej. Next. Restartujemy w końcu. Mamy wersja 1.24, słuchajcie. I rzeczywiście pojawiło się nam tutaj coś nowego. Proszę bardzo, format code. No, nie wiem, czy tu mamy dobrze poformatowane, czy nie, ale spróbujmy zrobić, wykonać tę opcję. Uwaga, format. O, coś nam się tam sformatowało. Bardzo fajnie, słuchajcie, korzystajcie. Przy okazji chciałbym wam powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko przez kolegę Nixi z forum. Tak, tak. To on, przy okazji serdecznie go gorąco pozdrawiam, chociaż dowalił mi sporo roboty i dzisiaj, kurczę, zamiast zrobić sobie przerwę na jakąś kanapkę ze smalcem, to musiałem robić formatowanie kodu w MK Clips. Takie przynajmniej na razie podstawowe. Dobra, słuchajcie, w takim razie mamy już, jak widzicie w tej drugiej kamerze, pamiętacie, zakończyliśmy ostatnio na, możemy sobie robić tyle paragrafów, ile nam się spodoba żywnie na tym ekranie. Zresztą tak na szybko już na początku dla testu, szybciutko możemy sobie przecież dać nawet kolejny, tak żeby było ciekawie po prostu, co tam się będziemy szczypać. Pierwszy damy o długości 4 znaków jest sobie, a drugi damy na pozycji powiedzmy tam, no nie wiem, 10 czy tam 12 i również 4 znaki. Szybciutko kompilujemy, wgrywamy, słuchajcie, powinny być teraz 3 progress bary, gdyby ktoś nie wierzył, że tak o tym mówiłem. Proszę bardzo, pokręcam sobie paluchem i proszę bardzo, już mamy 3 progress bary, widzicie? A więc można sobie teraz mieć pomiar, wyobraźcie sobie, że one w różny sposób chodzą, bo są podłączone do różnych kanałów ADC. Prawda? Już mam nadzieję, że tam w głowie rodzą się u was również pomysły. Ale my teraz w końcu, słuchajcie, mamy jakby zadanie mission successful prawie na AVR-ze. Brakuje nam jeszcze tylko czego? No słuchajcie, trzeba się przygotować do wysyłania grupowo danych do aplikacji w Delphi, bo przecież widzieliśmy, że naszym celem w aplikacji w Delphi będzie pobieranie informacji, może nie o 3 progress barach, bo to już nie chciałbym za dużo tracić czasu w klepanie kodu. Ja pokażę wam, jak odbierać dane o 1 progress barze, natomiast wy spokojnie na tej podstawie sobie wtedy już rozpiszecie kod na więcej, gdyby trzeba było. Czemu nie? To będzie już proste, zapewniam was. W takim razie, cóż będziemy chcieli przesyłać do peceta? Po pierwsze, co na pewno? No wiadomo, że value, tak? Czyli nasz value, czyli wartość, która jest zadawana encoderem. Będziemy chcieli wysyłać na pewno wartość maksymalna, pomiędzy jaką może latać encoder, bo pamiętamy, że w tej procedurze, tutaj się podsunę zaraz, gdzie było to procedura encodera? Ach, tu mi coś zeżarło, a jest, dobrze. Tutaj mieliśmy ograniczenie do 24, więc jakieś maksimum, które również tutaj jest używane w tej funkcji. Więc będziemy przesyłali maksimum i będziemy jeszcze co przesyłali? Kierunek, w którym przesyłamy, w którym kierunku pokręcamy encoder. O, tak, żeby leciały na raz 3 rzeczy. Czyli można powiedzieć, że będziemy przesyłali 3 liczby. I tu często mi ludzie pytają, jak przesłać 3 liczby, 3 znaki? Ja już pomijam, że wyjaśniałem i zapraszam do moich poprzednich, wcześniejszych, starszych poradników. Te stare są, słuchajcie, nadal jare. Na temat, jak wysłać liczbę, jak wysłać zmienną przez UART, tak? Naprawdę, tamte poradniki warto obejrzeć, bo tutaj też za dużo, jak
jakby to Wam nie przyjdzie do głowy albo będzie pewne niezrozumienie. Otóż rzeczywiście będziemy wysyłali string z danymi. Ja wiem, że jak mówiłem już początkujący się boją tego stringa i potem jego parsowania, ale zobaczycie, jakie to będzie proste, łatwe i przyjemne. A więc tak, proponuję. Słuchajcie, jako pierwszą liczbę wysyłać kierunek pokręcania enkodera, a ona będzie mogła przyjmować, ustalamy sobie wartość, albo 0, albo 1. 0 to załóżmy, że kręci się w lewo, 1 to kręci się w prawo, prawda? Druga liczba, jaką będziemy przesyłać, to właśnie nasze value, czyli wartość, która jest pokręcana od 0 do max naszym enkoderkiem. W Waszym przypadku, gdybyście to podpróbowali sobie na ADC, to będzie bezpośrednia wartość ADC. Natomiast trzecia wartość, którą będziemy przesyłali, to wartość maksymalna dla progress bara, no bo to się może zmieniać dla każdego progress bara, prawda? W jednym możemy ustawić sobie na przykład na ADC, tu mówimy o enkoderze, ale gdyby ktoś z Was robił na ADC, może sobie ustawić pomiar 8-bitowy, wtedy będzie maksymalna wartość 255 latała sobie, a inny kanał można ustawić na 1023, proszę bardzo, jest przykład, jest. A my na enkoderze sobie zadajemy tyle, ile nam się żywnie spodoba, a więc można to zastosować do mnóstwa jeszcze innych prezentacji rzeczy. Jak się do tego przygotować? No słuchajcie, no zwykle, bo skąd to wysyłać? No można by to wysyłać w zasadzie stąd z procedury myEncoder, z funkcji myEncoder, nawet po wyświetlaniu tego na wyświetlaczu można byłoby pisać teraz, w jakiś sposób stworzyć stringa sobie, zaraz powiemy, jak go sobie stworzyć z tymi danymi, bo składanie stringa to nie jest problem, zobaczycie, najmniejszy problem. Natomiast można byłoby również czego dokonać? No po chwili tego stringa, jak już złożymy, wysłać, tylko że w tym momencie czy mamy wszystkie dane? No tak, z tej funkcji mamy na pewno dir, tak, bo tutaj mamy sobie, odczytujemy encodir i tak dalej. Możemy sobie wysłać value, bo tutaj mamy i tutaj tu również tak naprawdę ustalamy sobie max, ale nie będziemy tego wysyłać, jak mówiłem, oddzielnie. Żeby to zrobić, przygotujmy sobie taką, powiedziałbym, jakby to powiedzieć, albo nie jakby to powiedzieć, strukturę, do której będziemy pakowali dane, żeby ona w razie czego była dostępna w całym naszym głównym programie, a nie żebyśmy robili tak, jak tutaj troszeczkę jest, zobaczcie, w tej procedurze, że robimy tak, get encoder ponownie, za każdym razem wywołujemy get encoder gdzieś tam, czy to tak jest sens? Nie. Słuchajcie, na samej górze zróbmy sobie coś takiego. Type def. Ja wiem, że można byłoby od razu z ręki jedną strukturkę zdefiniować w pamięci RAM już, ale ja lubię jakoś type defy, type defem definiować typ strukturalny, a potem sobie tworzyć w razie czego tyle struktur, ile mi potrzeba. A nawet jak tylko jedna, to i tak to się przydaje, gdybym kiedyś myślał o rozwoju programu. A więc type def struct, proszę bardzo, i nazwijmy ją jakoś, tą strukturkę. Nazwijmy ją T od typu send data, dużymi literkami sobie tak napiszemy tą, nazwiemy tą strukturkę i w niej zawrzemy sobie tak, uint 8t i nazwijmy to sobie dir, to będzie ta zmienna w tej strukturze, będzie mówiła nam o kierunku, będzie mogła przyjmować wartość albo 0, albo 1. Przyjmijmy sobie zmienną int enco, to będzie wartość, to będzie w zasadzie nasze value. A w zasadzie to powiedzmy sobie, żeby potem nam się to ładnie kojarzyło ze wszystkim, to tak jak tam nazywamy value, czyli wartość pokręcanego enkodera, w Waszym przypadku to będzie na przykład ADC, tak mówię, w Waszym przypadku liczę, że ktoś tam podejmuje wyzwanie, rękawicę, prawda, i to robi z... O kurczę, zapomniałem o przerwie technicznej, przepraszam, przerwa techniczna i lecimy dalej, chwileczka. Nie ma, że boli, nie ma, że boli. Słuchajcie, lecimy dalej. Trzecia zmienna, jaką byśmy chcieli zrobić, no każdy już wie, że niech nazwijmy ją sobie, chociaż mogłoby to być naprawdę uint 16t, ale już co to za różnica, i tak 2 bajty tracimy, i tak jakichś ogromnych liczb nie będziemy tu wpisywać. Nazwijmy sobie to value max, prawda? I takie dane chcielibyśmy przesyłać. Teraz wystarczyłoby zdefiniować zmienną tego typu, a więc bierzemy sobie nazwę typu, tak, strukturalnego. I tutaj gdzieś, skoro tu sobie definiujemy, ja wszystko na razie robię w jednym pliku, przepraszam, nie dzielę tego na pliki, tak? Nazwijmy sobie tą strukturkę send, podkreślenie, data. Kurczę, jakieś coś mi tutaj na twarzy przeszkadza. Send data. I już mamy w pamięci RAM zdefiniowaną taką strukturę. Teraz zobaczcie. Przechodzimy sobie do funkcji myEncoder i zamiast to milion razy tutaj wywoływać, to zróbmy sobie po prostu tak. Send. Już sobie przygotujemy od razu do wszystkiego data, chciałem zrobić kontrol spację send data, przepraszam, kropka
value równa się get encoder, tak? Get encoder, ale oczywiście nawiasy, bo to wywołujemy funkcję. Skoro tak, to my tutaj nie będziemy porównywali teraz, słuchajcie, nie będziemy ponownie wywoływali tej funkcji, tylko właśnie porównamy sobie tę zmienną. Oczywiście, przekroczyłaby nasze maksimum, a właśnie, a jakie maksimum? Słuchajcie, a maksimum to my sobie od razu ustalimy, jakie? Send data kropka val max, prawda? I w związku z tym my sobie wcześniej, za chwilę w mainie, na samym starcie, zainicjalizujemy tą strukturę, a w zasadzie tę wartość, wartością maksymalną, domyślną, gdy uruchamiamy program. W związku z tym, gdyby to zostało przekroczone, to możemy sobie śmiało powiedzieć, że nadal ma obowiązywać nasza wartość. Kłopot tylko w tym, że tutaj musimy dodać sobie nawias klamrowy, moi drodzy. Tak, i tutaj musimy go ponowić, ponieważ musimy niestety użyć, napełnić ponownie naszą funkcję val, która tam, naszą zmienną val, która by przekroczyła, równa się, i też ją tutaj zrobić, send data val max, tak? Proszę bardzo, średnik. Natomiast jeśli... I teraz widzicie, lekko poprawiamy, ale już naprawdę, słuchajcie, się zaczynamy zbliżać we właściwym kierunku. Tutaj również dodajemy sobie nawiasik klamrowy i kończymy nawiasikiem klamrowym, ponieważ również jeśli wyzerujemy, to musimy naszą zmienną już tutaj w tej naszej strukturze również wyzerować, prawda? Teraz zaczyna nam się robić porządek. Tu sobie sprawdzamy kierunek i w zależności od kierunku będziemy nie tylko ustawiali strzałki, ale napełniali będziemy naszą strukturkę kierunkiem, a więc send data kropka, kropka dir równa się, i załóżmy, jak mówiłem, pokręca się w lewo, to niech będzie 0, tak? A jak już takie, bo tamte wartości mogą być nieco inne, te stałe dosłowne ENC left i ENC right, a tutaj po prostu sobie napełniamy ręcznie, tak żeby było wygodnie już nam po stronie peceta. Proszę bardzo, mamy już napełnionych sporo rzeczy. Skoro tak, to tak naprawdę, moi drodzy, musimy teraz sobie powiedzieć tak, no liczba. W liczbie mamy, tu sobie powołaliśmy zmienną liczba, w której mieliśmy wartość naszą val. Ale przecież my to już mamy odczytane raz, a dobrze, i po co to, albo ewentualnie ograniczone. Po co teraz nawet powiedziałbym powoływać zmienną liczbę, słuchajcie. Tu już nam się kod zacznie upraszczać. Mówimy sobie, jeśli ta zmienna liczba jest, ta zmienna, która była przedtem liczbą, jest mniejsza znowu od naszego maksimum, czyli od czego? Tego, co i tak mamy w strukturze, tak? Jak to było, przepraszam, ja już to chyba kilka razy różnie pisałem, val max, najwyżej nam później błędy wylecą, czyli val max, a tam wyżej, jak pisałem, też val max, dobra, tu val max i tu val max, ok. Jeśli jest większa i tak dalej, ach, przepraszam, nie w tym miejscu. Teraz to mi się pomieszało. Słuchajcie, przepraszam. O, to będzie tak. Jeśli nasza liczba, czyli to, co tak naprawdę poprzednia liczba jest mniejsza od 99, wyświetlamy 0. Jeśli nasza liczba, bo to były ten, i tutaj wyświetlamy data val. Zobaczcie, jak struktura nam wszystko upraszcza. Nie będziemy musieli później w 40 miejscach zmieniać tego maksa, tylko w jednym miejscu, prawda? Pamiętacie, jak to robiliśmy, że to musiałem w kodzie w trzech miejscach zmieniać. Teraz wyświetlamy sobie tutaj te ograniczniki i oczywiście wyświetlamy send data val. Robimy taki porządek, ale jak pamiętacie, mówiłem wam, że w pętli main przed rozpoczęciem pętli głównej warto byłoby zainicjalizować tą maksymalną wartość encodera na samym starcie programu. No to zróbmy to już w tej sekcji encodera, bym powiedział. I to tutaj sobie możemy ustawić wartość równą max. Oj Boże, zapytacie się, przecież tam było napisane, mieliśmy tu wpisać jakąś liczbę. Ale w związku z tym my też, żeby tej liczby w razie czego potem nie szukać w kodzie, to sobie ją zdefiniujemy, słuchajcie, bo czemu nie, w sekcji zmiennych preprocesora hash define val, może nazwijmy ją val max, ale dużymi literami,
I niech to będzie na przykład, na teraz ustalimy 24, tak? Czy tam, albo mieliśmy 128, to niech będzie 128, dobra? I w związku, ale to było tutaj, teraz w mainie to było, bo mi błąd wyskoczy, gdzie to było? Tutaj, val max, tak? Val, podkreślenie max. Zobaczcie. Mamy ładnie zainicjalizowany val max. Jak teraz puszczę, to wprawdzie pod kątem wysyłania, znaczy jeszcze nie ma wysyłania przez UART, ale już ogarnęliśmy temat za pomocą struktury. Było trochę pisania, ale mówię Wam, że warto, zresztą zaraz się przekonacie, bo struktura nam się przydaje niejako już w tej chwili i do operacji na enkoderku i jakichś tam innych, a za chwilę jeszcze ją pięknie wykorzystamy do przesyłania danych, żeby oddzielnie nie operować, nie zbierać gdzieś do różnych zmiennych, luzem powoływanych jakichś wartości i żeby to można było robić z różnych funkcji, bo jak zobaczycie, zaraz będzie tam się to przydawało, właśnie to wysyłanie z różnych miejsc tego programu, a nie tylko z tej funkcji do enkodera. Ale nie uprzedzajmy faktów, jak to mówią. Skompilujmy w ogóle, czy tu gdzieś nam jakiś babol nie wyskoczy, bo aż... O kurde, udało się, o kurcze, udało się. No to dobra, bo tego kodu już żeśmy troszkę przerabiali. To sprawdźmy, czy działa. Wgrajmy to do procka. I pokręćmy maszyną, słuchajcie, kręcimy maszyną, powinniśmy mieć tylko teraz jeden, no oczywiście nam, że tak powiem, ślicznie nie działa, sprawdźmy dlaczego. Dobra, kurde, no przepraszam Was, bo naprawdę ślepota ludzka i głupota graniczy z cudem, właśnie się przekonaliście, jaki ja potrafię być ślepy. Tu przesyłamy wal. Ale tutaj co? No dlaczego nie krzyczeliście? No tutaj wal max. No i żeśmy stracili kupę czasu. Ale wiecie co, z Wami to jest przyjemnie stracić kupę czasu, albo jak to się mówiło, że dobra, już nie będę wymyślał jakichś tam przysłów. Teraz to już nie ma, jak wiecie co, jak to się nie uda, to praktycznie można mnie rozstrzelać. Uwaga. O kurde, już tu jest szczękanie karabinów maszynowych, przygotowywanie tych spustów. Uwaga! No i teraz pięknie leci. Nie zostanę rozstrzelany. Sprawdźmy, czy dolecimy do końca do 128. Jest, widać, dochodzi do 128, a więc robi się tam ten gruby człon, chudy człon, znaczy ten człon bara, gruby człon, tak? A wszystko wysyłamy stringiem. I na końcu enter. Trudno. Dobra, mamy, pięknie działa, już jest ogarnięta cała strukturka i wszystkie zmienne. Teraz już widzicie, jak to sobie można fajnie ogarniać. Gdybyście mieli w związku z tym drugi progres barek, trzeci i tak dalej, co za problem byłoby teraz podejść, zobaczcie, dlaczego mówiłem o tych strukturach, i zdefiniować sobie na przykład send data 1, send data 2, albo tam jakieś ADC 1, ADC 2 i dla każdego oddzielny progres bar i dla każdego oddzielnie wysyłać do PC-ta, prawda? Ale o tym to za chwilkę, chyba się za bardzo podniecam się mówiąc, ale jakiś jestem taki pełen energii, bo się nabuzowałem robiąc tego formata dzisiaj, kurczę. Już naprawdę mam rozdwojenie jaźni. Jeden ja robiłem format, drugi musiał przygotowywać poradnik i tak dalej. Dobra, na chwilkę, bo mi się już miesza w głowie. Już słuchajcie, mała przerwa techniczna. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. Uff, odpocząłem trochę psychicznie w tej krótkiej przerwie. Moi drodzy, o czym to my mówiliśmy? Teraz mnie skleroza dopada. Aha, mieliśmy z tego poziomu zacząć sobie formować jakieś dane, które będziemy chcieli sobie chlastać już przez RSika, prawda? No bo RSik w sumie jest zainicjalizowany, wprawdzie jeszcze nie sprawdzaliśmy na żadnym terminalu, ale po co nam sprawdzać, skoro my takie rzeczy to już, wiecie, w przedszkolu robiliśmy, to znaczy w poprzednim poradniku. Teraz będziemy już chcieli od razu się rzucić na wysyłanie
ogromne ilości danych. Dobra, może to nie będzie taka ogromna, ale symulacja ogromnej ilości danych. W takim razie pokażę Wam znowu, najpierw troszkę stracimy czasu, metodą tak zwaną na piechotę. Słuchajcie, jak sobie złożyć string jakiś, prawda? Wykorzystamy do tego na bezczelnego bufor, zakładając, że tam nie zajdzie jakaś kolizja w tym czasie, że ktoś nie będzie w tym czasie wysyłał z peceta, powinno się powołać oddzielny bufor, ale na razie idę na szybko. Zobaczcie, jak to zrobimy. Powołajmy sobie uint 8t idx jakąś tutaj zmienną i zróbmy, że ona będzie równa 0, zresztą wewnątrz funkcji powinniśmy ją zainicjalizować. Teraz powinniśmy sobie, słuchajcie, zamienić, albo w zasadzie wysłać, może inaczej, zamienić tą liczbę, bo mówiliśmy, że pierwszą wysyłać, już to się trochę mieszam, musiałem sobie przypomnieć, pierwszą mieliśmy wysyłać pierwszy kierunek, a więc robimy tak, i toa, moi drodzy, i na początku w tej funkcji musimy podać senddata.dir, bo przecież mamy go napełnionego tutaj w tym miejscu, prawda? A wartością albo 0, albo 1. To tylko chcemy to zamienić na znak ASCII. W zasadzie to moglibyśmy tutaj nie wykorzystywać nawet i to, bo po co? Do jednej cyfry? Bożeż, kochany. To w zasadzie można powiedzieć, że skoro chcemy bufor od 0, to możemy zrobić w ogóle jeszcze prościej. Buf od elementu idx++, bo zobaczcie, jak to sobie zaraz będę sprytnie robił, równa się send data, postarajcie się to zrozumieć, dir, i zrobimy sobie tak, znak ASCII 0, znak ASCII 0, znaczy kod ASCII 0 plus send data dir, prawda? On może przyjąć wartości tylko albo 0, albo 1, więc albo prześlemy wartość ASCII kodu 0 dla naszych oczków, albo jak dodamy 1, to się wyświetli po prostu w terminalu, czy tam w naszym programie 1. Proszę bardzo, zwiększyliśmy indeks, a więc można powiedzieć, że teraz możemy sięgać już do kolejnego znaku, a kolejny znak, moi drodzy, to będzie, jak mówiłem, formujemy sobie string. Na razie Wam pokazuję taką prymitywną mega metodą, ale cóż, poznajmy, jak to robimy po kolei, a nie na hura, a być może nawet takie, wiecie, warto czasami widzieć nawet i prostą metodę, żeby potem móc zrozumieć, dlaczego sięgamy po szybszą i tak dalej, prawda? Kolejny znak, który mamy wysłać, to jest przecinek. Zobaczcie, to tylko tu zmieniłem przecinek, tak? Zrobiliśmy sobie idx i znowu mamy indeks w buforze na kolejnym znaku. Teraz już chcemy przesłać sobie liczbę, więc skorzystamy z itoa i teraz mieliśmy przesłać value nasze, tak? Czyli senddata.val przecinek. Podajemy adres bufora, od którego ma się włożyć nasz znak. Proszę bardzo, to zrobimy sobie tak, uwaga, end buf od idx, ale uwaga, tu nie robimy idx++, zaraz to wyjaśnię, i chcemy, żeby ta liczba była tam przekazywana dziesiętnie, tak? Zgadza się? Średnik. Dlaczego tutaj nie zwiększamy idx? Dlatego, a poza tym to rozumiecie, że jak skoro podajemy konkretną gdzieś tam komórkę, ona tu była zwiększona i następna wolna, w której mieliśmy wypełniać nasz string, bo jakby tworzymy stringa, pierwszym elementem stringa będzie albo 0, albo 1, drugim przecinek, a trzecim ta liczba. Podajemy po prostu za pomocą znaku end adres tej kolejnej komórki, a itoa wrzuci nam tam liczbę, czy to będzie 1, czy 15, czy 829,3, prawda, bajty, to ona to wrzuci. Co więcej, dalej zakończy to zerem, a więc będziemy mieli wyraźny koniec stringa. Teraz zatem musimy sobie, kurczę, no dobra, skoro to może być ten minimalnie, to zawsze będzie wrzucony jeden znak, prawda, ale mogą być wrzucone 2 albo 3. To jak teraz sprawdzić, jak to, który następny znak będzie wolny, prawda? No sytuacja jest dosyć prosta. Wystarczy sobie teraz zrobić tak, idx równa się, moi drodzy, strlen, po prostu sprawdzić długość tego naszego stringa w buforze, prawda? Bo ona się, bo ten bufor, bo funkcja itoa wstawiła 0. Proszę bardzo. A więc idx znowu wskazuje nam na kolejny wolny ten. Mieliśmy jeszcze przesyłać, zdaje się, maksimum, tak? Czyli tak, bierzemy sobie tutaj idx++, proszę bardzo, przesyłamy teraz znowu przecinek i kolejną liczbę, jaką musimy przesłać, to, ach, tutaj średnik jeszcze oczywiście, średniki pozjadałem, za chwilę by mi krzyczał kompilator błąd, i tutaj musimy przesłać teraz val
Walmax. O, taki byłby nasz cel. A więc widzicie, że wszystko po kolei sobie przygotowaliśmy i wysyłamy dir, wal i max. Oczywiście po drodze wstawiając przecinki. Wyjdzie nam zatem właśnie tak jak mówię, albo 0, albo 1 przecinek, później wartość przesyłana, przecinek i tam będzie maksimum, które ustawiliśmy. W naszym przypadku teraz przy starcie programu jest ustawiany, pamiętacie, dużymi literami, stała dosłowna, wal max równa się 128. I proszę bardzo, i to zakończyła ten string zerem i możemy wysyłać, ale zobaczycie, teraz będą błędy niestety, wam powiem oczywiście dlaczego. Dlatego, że implicit declaration of built-in str len, a tak naprawdę ITOA również jest nierozpoznawana. No niestety, w tym przypadku musimy sobie dokleić prawdopodobnie, ja już sam nigdy nie pamiętam, więc strzelam i patrzę, czy mi się to kompiluje. Hash include, czy to nie było string? String, zróbmy kompilację. Poszło, ale teraz nam znowu coś unterminated, aha, no kurczę, string, co ja piszę, string.h, no przecież wszyscy krzyczą, a ja oczywiście głuchy, ślepy i tak dalej. Dobra, i teraz widzicie, brakuje ITOA. ITOA pewnie była związana z innym plikiem nagłówkowym, hash include, i to, o ile dobrze pamiętam, to będzie w stdio.h, zaraz zobaczymy, czy dobrze zgadłem, i czy dobrze pamiętałem. Nine. Nie stdio, tylko stdlib, zdaje się, moi drodzy, więc nie zgadłem poprzednio. A teraz mi się doczepił... Kurde. Przepraszam, bo już nie myślę, to i tak jest wieczór teraz. Po co ja tu średniki stawiałem? Proszę bardzo, teraz mamy wszystko dobrze poinkludowane. String mamy, moi drodzy, gdzie jest ta funkcja, gdzie myśmy go składali? Tutaj. Taką, słuchajcie, prymitywną metodą złożyliśmy stringa. Czyli za każdym razem, po każdym pokręceniu ten string zaczyna być składany. Oczywiście wygląda to na długi kod, ale on się wykona bardzo szybko. Oczywiście możemy zamiast tego wywołać pewną funkcję wbudowaną. Kto podpowie? A ja na razie nie podpowiem. O, tam ktoś krzyczy, ale mi na ucho tylko szepcze ktoś. Ja na razie nie podpowiem. Taką funkcję składamy, taką metodą składamy string i chcielibyśmy ją wysyłać. No to, słuchajcie, wyślijmy ten string. Mamy przecież zaraz wam powiem, bo muszę sobie przypomnieć, to była funkcja, zdaje się, kurczę, nie pamiętam, mkusart, uartH, zejdźmy na dół, zobaczmy, jakie mamy dostępne funkcje do wysłania, jest, uartputs, no to ctrl-c, bierzemy sobie, nie, tutaj nic nie zapisuj, panie kochany, i robimy sobie uartputs i wysyłamy po prostu nasz buf. I już w tej chwili rzeczywiście to będzie wysyłane do peceta, a my sobie tak testowo zobaczymy, czy rzeczywiście chociażby w terminalu widać to prawidłowo, prawda? Na razie skompilujmy, zobaczmy, czy to się wszystko wgra i wkompiluje do procka. Jakiś tam test jednak mini terminalowy będzie potrzebny. Skąd wziąć terminal? Skąd teraz wziąć terminal płyty? O Boże, aha, zaraz, przepraszam, aha, mamy go tutaj, w MK Eclipse. No to klikamy, słuchajcie, płyty. Jaki port COM ma teraz ten nasz zestaw, czy nasza przejściówka? O, nine, zobaczcie, tutaj muszę się trochę przesunąć, prawda, bo nie widzicie, ale za moimi plecami, przecież COM 3 jest wykryty. No to w takim razie zróbmy tak, ATB, ja tu sobie zrobię load, jest akurat COM 3, ustawiliśmy prędkość 115-200, jak pamiętacie, tam z pierwszego poradnika, otwieramy zatem, tylko przesunę to okienko tutaj i uwaga, testujemy, czy nam, aha, jeszcze bym zapomniał, słuchajcie, mamy pewien problem. Złożyliśmy sobie ładnie ten nasz string, ale o czym zapomnieliśmy, skoro chcemy to wysyłać, moi drodzy, do terminalika? Jak wysłać? Musimy jeszcze coś przecież tam, czyli tak, musimy jeszcze ze dwa znaki wysłać. To w związku z tym musimy znowu określić tutaj strlen w ten sposób i musimy sobie zrobić teraz tak. Chwila. Wysłać jeszcze R i N, tak? Czyli koniec stringa, żeby nam w terminalu przeszło to do końcowej, do kolejnej linii. Uwaga. Kompilujemy i wgrywamy. Zaglądamy do okienka terminala i uwaga, łapskiem zaczynam pokręcać, chciałbym powiedzieć termometr, encoder. Uwaga. Klik. Zobaczcie. Widzicie? A teraz w lewo, tak? I widać teraz, proszę bardzo, dokładnie, że pokręciłem, nawet widać ile razy, tyle razy pokręciłem i mieliśmy dir 1,
a wartości się zwiększały. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potem pokręcałem w lewo, więc zaczęły się zmniejszać. A widać, że jest przesyłana cały czas wartość maksymalna. No i jak myślicie? Fajnie to wygląda? Będzie co odbierać w Delphi? Zobaczcie, jak pięknie są wysyłane liczby, jak pięknie są złożone. Słuchajcie, raz, dwa, ciach, ciach i bez tam żadnego marudzenia, proszę bardzo. Ale skoro już wiemy, jak wysłać ten string metodą tak zwaną łopatologiczną na piechotę, a myślę, że warto ją poznać, bo słuchajcie, czasem nie ma miejsca, czasu na miejsca nawet w małym procesorku, gdybyśmy mieli teraz dołączyć tę funkcję, o której powiem, to by się okazało co? To by się okazało, że zabraknie nam tam miejsca. W związku z tym tutaj musimy, możemy to zamienić i uprościć sposób w taki, przepraszam, tu muszę zrobić kilka razy, o tak sobie kliknąć, czyli teraz to zakoduję i zobaczymy, czy to wyjdzie w dużo prostszy sposób, tak? Ale tu oczywiście co? Sekunda mała przerwy. Kurczę, muszę lecieć do domu, już mi żona woła, przepraszam, muszę wyjść. Żoniczność poczeka, słuchajcie. Udało mi się, tylko cicho, nikt niech nie zdradzi tego mojej żonie, ale udało mi się z żoną dzisiaj dogadać, że prawda, mogę troszkę zostać dłużej w pracy. Zresztą, jak zwykle powiedziała i na tym się skończyło. Kurczę, przepraszam. Muszę kupić chyba jutro jej kwiaty, bo już normalnie ostatnie dni to wychodzę tak późno, że... A potem przychodzę do domu i co? No to teraz sobie odpocznij, mężusiu, mówi żona. A mąż na to mówi, dobra, odpocznę sobie, słuchaj, idę teraz montować poradniki. Wiecie, z tego zmęczenia to już człowiek fisia dostaje. Jak to miał być ten tajemniczy, prosty sposób? No wcale nie tajemniczy, a bardzo fajny i przyjemny. Słuchajcie, czy nie pamiętacie o takiej funkcji wbudowanej jak sprint? Prawda? Jest sobie taka funkcja sprint w języku C wbudowana, do której należy przekazać trzy argumenty. Pierwszym argumentem jest bufor danych, z którego, znaczy bufor na stringa, który ma być złożony przez niego i przez tą funkcję i sformatowany. No to przedtem robiliśmy to w naszym buforze o nazwie buf, prawda? Tutaj. My teraz podajemy samą nazwę buf, to jest wskaźnik na pierwszy znak tego bufora. Jako drugi argument, w cudzysłowach, podajemy string formatujący. Tutaj polecam Wam sobie poczytać dokumentację, słuchajcie. A ja teraz króciutko tylko podpowiem, że skoro mamy wysyłać liczby, to musimy tak. Pierwszy argument formatujący to będzie %d, czyli mamy wysłać liczbę. %d wystarczy, przecinek mieliśmy wysyłać, prawda? Potem co mieliśmy wysłać? O kurczę, %d tak samo będzie, bo akurat tutaj nic innego nie wciskamy. I co jeszcze potem było? Każdy już wie. Przecinek, %d. O matko, zobaczcie, czyli tu będą wysłane... trzy liczby, ale oczywiście na końcu mieliśmy dać słuchajcie, enter i line fit. No to proszę bardzo, dodajmy do tego stringa enter i line fit. Proszę bardzo, taki string formatujący. I wtedy kolejne argumenty po przecinku, to musimy po kolei podawać te liczby. Na początku tą liczbę, która ma się pojawić tutaj, po przecinku potem kolejną liczbę i kolejną. A więc co ma być naszą pierwszą liczbą? Naszą pierwszą liczbą ma być, jak pamiętacie, senddata.dir. Proszę bardzo, przecinek. I ten senddata.dir, ta funkcja... słuchajcie, gdzie ja to piszę? Dlaczego wy mnie tu nie krzyczycie, moi drodzy? O, tak. To chyba mi wybaczycie, to nie jest taki straszny błąd, słuchajcie. O, tutaj miałem pisać, tak? Sprint, pierwszy argument bufor, potem łańcuch formatujący, przy czym on może, tu mógłbym równie dobrze, gdybym chciał jakiś, na przykład napisać sobie Mirek K36, tylko potem musiałbym to jakoś odseparować, prawda? To jest dowolny string tu można tworzyć, tu nie, bo widzicie, że jak wstawiam te znaki enter, line fit, to tu w tym stringu mogą być dowolne znaki i wyświetlać się jakieś numerki. Popróbujcie sobie, jeśli nie znacie jeszcze tej funkcji. A więc pierwszą liczbę wpis... I teraz to by się zakończyło błędem, gdybyśmy teraz po przecinkach nie podali trzech znaków. Jeśli ktoś... No dobra, no to sobie to podajmy. Następna to miało być value. Proszę bardzo, send data.val. I trzeci argument jaki miał być? Send data.val podkreślenie max. Proszę bardzo. Ktoś z Was mógłby zapytać, no dobra, gdybym ja tak tylko przykładowo, żebym zrozumieć tą funkcję, nie chciałbym na przykład wysyłać trzech, no to jakbym miał to użyć? No prosta sprawa, słuchaj. Wystarczy, żebyś na przykład skasował tutaj, to teraz wyskoczyłby nam błąd w tej funkcji, ponieważ ona musi mieć... nam już tutaj wyskoczył błąd. To za chwilkę sobie omówimy zaraz.
Too many arguments. No jakie tu many? Jak mamy... Ach, przede wszystkim mamy implicit declaration of sprint. O, właśnie. I teraz zdaje się, brakuje nam nagłówka hash include. I teraz będzie, zdaje się, stdio.h. O, proszę bardzo. I przynajmniej jeden błąd nam już zniknie, słuchajcie. O ten implicit declaration, właśnie. Robimy build. Proszę bardzo. Tak. I teraz się przyczepił do tej funkcji. Widzicie? Teraz mamy tak. Too many arguments for format. Tak? Czyli jest nieodpowiednia liczba argumentów tutaj przesłanych w stosunku do tego, ile tutaj mamy liczb. Widzicie? Wystarczyłoby teraz tutaj wykasować przecinek i kolejny argument. Musimy mieć dwa argumenty podane, tak? To dopiero wtedy by to działało. Zobaczcie, teraz by się skompilowało. No ale my nie będziemy kombinować, to tylko tak chciałem w ramach treningu sobie funkcji sprint. Proszę bardzo. My, zobaczcie, zastąpiliśmy to, zastąpiliśmy tym. Widzicie? Ale teraz sprawdźmy, z czym to się wiąże. Skompilujmy nasz kod i zobaczcie, zajmuje on teraz, spoglądamy sobie na nasz Eclipse gadżet taki malutki i on zajmuje teraz 4692 bajty tak naprawdę. No to spróbujmy zobaczyć, czym to się będzie różniło od takiego ręcznego na piechotę napełniania stringu. Co zajmie więcej? Czy wersja na piechotę, czy funkcja, żebyście to dobrze zrozumieli, dlaczego mówiłem o tych dwóch rzeczach, czy funkcja sprint? No to skompilujmy, sprawdźmy, czemu nie, uwaga. 4692 było. O matko! Zobaczcie, co się stało. Aż tutaj no, musiałbym mieć lupę, albo w zasadzie to nie lupę, tylko rozsunę i zobaczcie. Widzicie? Przed kompilacją było tyle, ile na ta zielona kreska. Po kompilacji widać różnicę. Tyle miejsca w pamięci. Czyli tam mieliśmy 4600, tutaj 3300. Prawie kilobajt zeżarło nam na instrukcję sprint. Teraz rozumiecie, dlaczego mówiłem, że warto również poznać sposoby na piechotę. Oczywiście można tych sposobów na piechotę ręcznie robić miliony. W związku z tym, czy powiem teraz, że nie będę używał sprintwa? Ależ będę. Słuchajcie, dzisiaj użyjemy sobie sprintwa, bo nie dlatego, że mam taki kaprys, tylko albo że wy macie taki kaprys, tylko akurat używamy procka Atmega 32, kod testowy, kupa miejsca w pamięci, to mogę sobie pozwolić na sprintwy. Gdyby mi zaczęło brakować pamięci w docelowym układzie, a nie mógłbym już dać procka z większą pamięcią, no to wtedy bym zaczął robić własną optymalizację miejsc, gdzie posługiwałem się sprintwem. Widzicie, na czym to polega? Taka optymalizacja własna kodu? Bo to nie jest, za to nie odpowiada już kompilator, prawda? No mam nadzieję, że teraz dobitnie zobaczyliście, dlaczego pokazywałem wam te dwa sposoby. I to tutaj też zostawię dla tych, którzy potem będą chcieli w razie czego skorzystać sobie z poradnika, żeby widzieć, jak to było robione. Ale teraz... sprawdźmy, czy to właśnie zadziała. Skompilujmy jeszcze raz i wgrajmy do procesora. Zajrzyjmy na terminal. Skasujmy sobie to, co było na terminalu. Reset terminal. I uwaga, pokręcamy łapką. Zobaczcie, widzicie? Ze sprintwem tak samo działa. Proszę bardzo, w prawo, w lewo kręcę, tak samo działa. A więc jakby dla oka żadna różnica. Natomiast w pamięci flash to się nam odbija czkawką. Może się odbić. I wtedy zróbcie to w jakimś atetiniaczu małym. Sprintwa sobie. Życzę szczęścia. Prawda? A dlatego na piechotkę warto się uczyć. Ja mówię, to nie jest optymalny sposób, który ja pokazałem, bo tu jeszcze jakbym użył sobie wskaźników, to dałoby to radę jeszcze krócej tam sobie pozapisywać. Prawda? Chociaż dlatego to skracałem, żeby za dużo funkcji i to, a nie użyć i na przykład w ten sposób taką krótką wartość pomiędzy 0,9 to sobie można w ten sposób sobie zapisać, prawda? Pamiętajcie o tym, to jest ważne. Jak nie będziecie rozumieli, to zadawajcie pytania. Zresztą, a jak macie Bluebooka, to sięgnijcie do Bluebooka, bo to jest ten sposób w Bluebooku opisany. Polecam Bluebooka. Dobra, słuchajcie, mamy wysyłanie tego wszystkiego, ale przecież pamiętacie, że w enkoderze mamy jeszcze przycisk. Tego tematu w ogóle jakby potraktowaliśmy ten temat po macoszemu, a tymczasem warto byłoby ten przycisk w końcu też się zabrać i oprogramować. O, tutaj mamy ten przycisk, ale ja może tę funkcję przycisku przeniosę bezpośrednio pod funkcję od pokręcania enkoderem, tak żeby to jakoś się logicznie łączyło w całość. Co my mówiliśmy, słuchajcie, przypomnijcie mi, co my mieliśmy uzyskać przyciskiem? Co? Szybkie zresetowanie enkodera. A więc mamy taką funkcję set encoder, jak pamiętacie, i wpisujemy tu 0, żeby szybko zresetować enkoder. Ale skoro to zrobimy, to pamiętamy, że od razu w naszej... w czym? W naszej strukturce powinny się pojawić te same dane. A więc send
data, kropka, nie dir, tylko val, równa się 0. Też musimy to wyzerować. Czy to wszystko? No, przydałoby się teraz wyświetlić to na ekranie. Przede wszystkim, żeby to wyświetlić na ekranie, to trzeba byłoby wyzerować liczbę i tak dalej. Słuchajcie, zrobię to taką znowu na razie metodą prostacką. Skopiuję sobie ten kawałek kodu, musiałbym skopiować, ale w zasadzie to nie zrobię metodą prostacką. Zobaczcie, od razu przychodzi moment. Gdybym zrobił teraz Ctrl-C i skopiował to tutaj, to w zasadzie rozprzestrzeniamy dwa kawałki kodu, a później gdybyśmy chcieli coś zmienić, na przykład ten znaczek tutaj na inny czy coś, to zacząłby się robić problem. Dlatego też może lepiej, skoro to ma być powtarzalna część kodu w kilku miejscach kodu, to zróbmy Ctrl-X, tak? I zróbmy sobie, że wywołanie tutaj będzie funkcji, na przykład display, nie wiem co tam na przykład, display, bar, opis, na razie głupia nazwa, nieważne, display, bar, opis, to będzie funkcja, załóżmy, bez argumentów i taką funkcję sobie tutaj gdzieś napiszemy od nowa, później nagłówek wyświetlimy na górze, znaczy przeniesiemy na górę, void, disp, bo, no, głupia może nazwa, void, proszę ja was bardzo, ciach. I zobaczcie, tutaj z Ctrl-V wklejam. Oczywiście, żeby ona działała w tych wyżej funkcjach, to musimy jej nagłóweczek skopiować i co zrobić? Przenieść na górę, na górę. No to szukamy, gdzie tu były definicje, nasze deklaracje funkcji. O, tutaj były. Proszę bardzo, niech sobie będzie tutaj, o, deklaracja. I teraz widzicie, ta funkcja disp.bo, no może nazwa głupia, display bar, opis, nie wiem czy output, nieważne, wyświetlamy ją sobie w tym miejscu, właśnie w tej procedurze od pokręcania enkoderem, może tutaj za dużo tych wolnych linii, to sobie to skasujemy, następnie wyświetlamy to od razu na LCD, ale przecież w przycisku też chcielibyśmy od razu to wyświetlić, prawda? Proszę bardzo. I tak naprawdę można powiedzieć, moi drodzy, że skoro przyciśniemy, to tak samo ma się wyświetlić od razu zawartość LCD-ka, więc nie kombinujmy za bardzo. Wydaje się, że to też możemy przenieść. No to możemy przenieść, bo to jest związane bardzo z tym samym. A więc tutaj, proszę bardzo, kolejna linijka nam ginie, a my to sobie przenosimy do funkcji display.bo. Proszę bardzo, o tak. Skoro tak, to zobaczcie, wywołujemy w naszym klawiszu display BO i powinien nam się już encoder ładnie wyzerować od przycisku. A więc uwaga, kompilujemy i wgrywamy do procka. Ale zanim zobaczymy, jak to działa, to zrobimy sobie sekundeńkę przerwy. Już jestem, słuchajcie, w takim razie display, kurczę, jakoś mi ta nazwa nie daje spokoju. Zróbmy display, display, dobra, niech będzie BO, bo za dużo czasu stracimy, display BO, ale jeszcze jest jedno miejsce, gdzie moglibyśmy tę funkcję użyć, prawda? Słuchajcie, no gdzie, pamiętacie? No na początku programu, gdy startowaliśmy, też z tego co pamiętam, mieliśmy takie sobie, o tutaj, widzicie? Mieliśmy tutaj wyświetlenie tego, a już proszę, bo te zera wyświetlaliśmy i te ograniczniki, a w praktyce to również, o proszę bardzo, tu nam się trochę zmniejszy kodu, a w praktyce również wyświetlimy zerową zawartość encodera. Sprawdźmy, czy to zadziała tak na szybciutko. Teraz to ujarzmienie funkcji. Jest. Widzicie, po wgraniu w tej kamerze, proszę bardzo, działa. Po pokręcaniu działa. Tylko teraz sprawdźmy, czy zadziała wyzerowanie. Zobaczcie, kliknięcie, tak? Uwaga, klikam na encoder. Klik, zobaczcie, widzicie, ładnie się wyzerowało. W prawo jadę do końca, mogę nawet sobie podjechać do samego koniuszka. Proszę bardzo, klikam. Poszło. Ale zobaczcie, czy teraz to działa nam w terminalu. Uwaga, zresetujmy sobie terminal. Reset terminal i uwaga, nakręcę troszeczkę tutaj. I teraz chciałbym zresetować. Uwaga, klik. Zresetowałem, ale czy w terminalu nam się to pojawiło? A no nie. No więc zobaczcie, kolejna rzecz do przeniesienia to wysyłanie, prawda? Moglibyśmy w zasadzie całość stąd skopiować, bo po co to tutaj? Jak to będzie robione po prostu za pomocą tej funkcji display BO. Oznacza to oczywiście, że po starcie programu również nam to
po resecie programu również nam to poleci. Zobaczcie, wszystko sprowadziliśmy do jednego miejsca, a więc jak widzicie, warto sobie myśleć tak funkcjonalnie w języku. Jak kod ma się gdzieś powtarzać, to tworzymy z tego funkcję. W naszym przypadku jest to funkcja DisplayBO, która może być wykorzystywana i jest wykorzystywana aż w trzech miejscach programu. Jeszcze raz, build and upload. Włączmy sobie PuTTY. Ale chyba nam, dobra, chyba nam nie wyskoczyło tutaj nic. Zobaczymy dlaczego. A, już wiem dlaczego. Dlatego, że zobaczcie, DisplayBO daliśmy jeszcze przed essay, prawda? Gdybyśmy chcieli, żeby się wyłączyło, a nasz RS232 działa na przerwaniach, no to właśnie to jest przykład, kiedy pewne procedury, a to jest jasne już nasze rozważanie, powinniśmy dać po tym, po instrukcji say, a jeszcze przed pętlą while. W takim razie jeszcze raz kompilujemy, to niech się kompiluje, my patrzymy, tutaj powinno się pojawić zerowana wartość, uwaga, chlast jest, widzicie, teraz wskoczyło, prawda, 0,0, dalej sobie, uwaga, łapkę sięgamy do encodera, kręcimy, wszystko działa, a więc można powiedzieć, że mamy, jeśli chodzi o wysyłanie danych do Delfiaka, wszystko. Pozostanie nam jeszcze z Delfiaka wysyłanie pewnych danych, ale to już bym chciał podzielić, słuchajcie, na... O tym sobie opowiemy później, w następnym odcinku, bowiem zajmiemy się już Delfiakiem, zbudowaniem aplikacji, stworzeniem fajnego, w ogóle fajnej aplikacji, powiem wam, jak to wszystko sobie składać, jak tworzyć tam interfejs, no, powiem wam ciekawostki wam o Delfi, mówię wam, mam nadzieję, że dla wielu osób, które zaczynają tą zabawę z Delfi, to w ogóle będzie smakowity kąsek, no nie ośmielam się tak powiedzieć nieskromnie, że będzie to smakowity kąsek. Dobra, słuchajcie, naprawdę lecę, jestem strasznie zasmucony, wam się na koniec przyznam, bo teraz dzisiaj, kurde, późno już jest w nocy, po 20, a ja nagrywam ten poradnik i się okazuje, że trzy poprzednie części nagrałem bez włączonego głosu w tej kamerze, gdzie mnie tu widzicie. Teraz tą część nagrywam, słuchajcie, po ostatniej technicznej przerwie to zobaczyłem. To z głosem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że po pierwsze w poprzednich częściach, mam nadzieję, że zrozumiecie, że ten głos będzie trochę gorszy, bo będę go łapał z drugiej kamery, z tej tutaj. A tu będę mogę mieć ten głos trochę gorszy. Albo... Co najgorsze, w ogóle może mi się nie uda tego wszystkiego, bo ja w ogóle w oparciu o głos później synchronizuję obrazy z kilku kamer, a w tym momencie widzicie, że używam trzy kamery. Tą, do której tutaj gadam do was, mówię, przekazuję wam pewne informacje, tak jest ładnie powiedzieć. Tą tutaj, która mi filmuje zestaw ATB, ale jest jeszcze przecież trzecia, jaka? Ukryta? Nie. Trzecia to jest to, co z ekranu nagrywam. Tam też się zresztą głos nagrywa, ale tam najgorszej jakości. I później wiecie, żeby ten obraz połączyć, żeby to dla was wszystko ładnie wyglądało i tak jakoś jednolicie, och, to trzeba się nabawić z tą synchronizacją głosem. A tutaj mi się aż w trzech ponad 10-minutowych fragmentach nagranych głos skopał, więc jest niestety zgroza, że być może pójdę dzisiaj do domu, będę w nocy montował, nie uda się tego zsynchronizować i będę to musiał od nowa powtórzyć. Kurczę, przynajmniej te dwie pierwsze części, bo ach, będzie trochę problemów. No ale cóż, podzielę się z wami i swoimi radościami i smutkami. Tymczasem kończę już, liczę na wasze łapki w górę, na zrozumienie i przede wszystkim naprawdę na wsparcie, bo jak widzicie, może to zjadać czasu, może to być zjadacz czasu niesamowity, również dla mnie, to nie chodzi o narzekanie, ale żebyście widzieli, że no to trzeba nieźle się wziąć do roboty i się biorę. Dla was to jest przyjemność. Heja, pozdrawiam, papa, liczę na łapki w górę i komentarze na YouTube pod poradnikami tym bardziej. Hej!